to musi być perfekcyjne. To musi być perfekcyjne, ale jakie? Nie wiem, wiesz, nie znam się w ogóle z Małgosią i nie mam pojęcia, co ona lubi i jaką ona ma wizję, więc jestem też taką osobą, że nigdy bym nie chciała swoich wizji komuś narzucać. Ten dzień ślubu ma być twoim wymarzonym dniem i myślę, że da sobie radę dziewczyna. Znając Radosława, myślę, że ten ślub byłby jednak taki bardzo spontaniczny, na luzie, trochę z przymrużeniem oka, z dużym dystansem. Na pewno będą tam fajni ludzie i bardzo będzie śmiesznie i będzie na pewno grała polska muzyka rockowa. Jedna połówka tej pary, tak, to mniej więcej wiem, jakby to zorganizowała, a druga nie mam pojęcia, pewnie bardziej będzie to nadęte.